Hej, siemano, z tej strony Leitmer, witam was w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Max Payne. Rozdział 6. Bizantyjska intryga. Oczywiście cieć musiał trafić. Oh, fucking. Zwoliłem. Ups. Ah, fuck. Okej, dobra. Chaotycznie, ale załatwione. Ruszać się. Ojejoj. Okej. Sprawdźmy, co to jest. Projekt Valhalla najwyraźniej nie był ich jedynym zajęciem. Stały tu rzędy szuflad wypełnionych teczkami. Tajemne stowarzyszenia istniały od zawsze, pociągając z ukrycia za sznurki. Nie było mi przykro. Zaangażowanie Woodena w jakąś iście bizantyjską intrygę skróciło listę członków kręgu do jednego nazwiska. Stary chciał, żebym posprzątał po nim bałagan. Ale był to także mój bałagan. No, troszkę Maksiu na bałaganiłeś, to na pewno. To nie ma wątpliwości w ogóle. Zapiszmy, bo dawno nie zapisywaliśmy. Ciekawe, ile secret place'ów pominąłem. F5 i dalej do przodu. Ziomek, nie strasz, myślałem, że żyjesz. Tak dużo życia to mieliśmy chyba tylko na starcie gry. Coś mi się zdaje. Biblioteka, tak? Ruszać się. Dobrze, że ta broń jest tak szybko strzelna. Zapiszmy. To do niczego nie służy.
Nie! Boże, Max! Max! Jaj se nie rób. Dobra. Kurde. Dwa painkillery, ty sobie wyobrażasz ile to jest? Ile muszę biegać, męczyć się, żeby to zdobyć? I ty zeskaczesz i kurde, życie tracisz. Nie fajnie. Właśnie, muszę zrobić małe cięcie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Wybaczcie. A, gnido, ty! Po kiego wyłaziłeś? Miał być tak pięknie. Wiem, że tu jest pusto, ale wolę sprawdzić. O nie, a nie jest pusto. Karabin snajperski. No. Groźnie brzmi. Chociaż karabinów i tak nie używam prawie, że... Czemu tyle tych karabinów tu jest? Ja wiem, że w ostatniej części gry będą nam potrzebne. Nie, ale... A czemu teraz? Dawać jackhammer... No się jackhammera, co ja gadam. Colta dawać. Ale wy twardzi jesteście. Kurde, ten budynek przypomina mi tego. Mafię jedynkę, troszkę. Jeśli wiecie, o czym mówię. Elegancko, ostatni. Piszmy sobie. I ty gnido, ty. Pisz, że ja cię tam nie trafię. Ziomuś. Tędy cię trafię. Hehehe. Mówię. A ten też miał snajperkę, a ten... Brutal jeden, brzydal. Nieładnie. God damn it. Jaka lipna sprawa, nie? Czemu ja nie spowalniam czasu? Idiota. Skąd się tam wziąłeś? Same nie mogły się otworzyć. Okej, dobra, wiem gdzie jestem. Coś jeszcze? Wystraszyliście mnie trochę.
Shit! Coś mi chce głowę oderwać. Chyba snajper. Wszyscy święci mówią, że to nie był ostatni. Nie, Colta miał. Nie, widzę cię, widzę cię. Luz! Daj se siana. F5. Tam pewnie będziemy musieli wyjść. CIA czy FBI na jedno wychodzi. Pewnie ich trening się przydaje, ale dopiero praca dla niej się opłaca. Kasa jest astronomiczna i możesz załatwić kogo chcesz. Potrzebuję pomocy! Co ja zrobiłem właśnie? Sir, a bit closer to heaven. Heaven. Boże. Co ja właśnie chciałem powiedzieć? Ty gnido, żonę mi zabiłaś. Rozwalić go, strzelać tak, żeby zabić. Zakończmy wreszcie tę sprawę. Ten taki twardszy trochę. Nie, nie zapisałem. I oczywiście zostaje ten jeden, no. Ja pierdziu. Co mam życia? Z mojego punktu. Nie. No, o to chodziło.
Jeden środek przeciwbólowy. Wow. Szał. Okej, kończymy. Rozdział 7. Nic do stracenia. Dobrze, Max, nie ma się czego bać. Hi, skojarzyliście? Tak, to jest ten budynek z zakończenia gry. Znaczy jest z zakończenia gry, no to na pewno, ale... Ten, który rozpoczynał grę. Okej, zapiszmy. Dzięki wszystkim za uwagę, za to, że oglądaliście odcinek. Oczywiście zapraszam do kolejnego, w którym... No, już bardzo blisko jesteśmy zakończenia gry. Oczywiście zapraszam do oceniania, komentowania, subskrybowania, być na bieżąco. Kiedy pojawi się kolejny odcinek Maxa. No i co? I to by było na tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.